przywilej, siostry i bracia, głosić pierwszą komunię w tym kościele w czasie uroczystości poświęcenia tego domu Bożego. Bardzo za ten przywilej dziękuję księdzu proboszczowi, bo to on załatwił księdza arcybiskupa. I wtedy mówiłem od stołu Słowa Bożego, a dzisiaj przy tej drugiej komunii pozwolę sobie odejść od ambony, żeby też spojrzeć bliżej w oczy Maryi Jezusa, która nas nawiedza. Odwołam się do takiego doświadczenia młodych parafian, młodych rodzin, które tutaj zamieszkują. Myślę, że kiedy wprowadzaliście się do swoich domów, do swoich mieszkań, to był taki moment, kiedy pomyśleliście, że trzeba zaprosić mamę i teściową. Może było trochę napięcia, co powiem, jak się urządziliśmy, jak przygotowaliśmy nasz dom, nasze mieszkanie, żeby się z nią spotkać. I to napięcie trochę się wyczuwa też teraz. I u was, u księdza proboszcza, takie to naturalne. I może tym bardziej byliście wrażliwi na tę pierwszą wizytę mamy i teściowej, kiedy mieliście świadomość, że to ona też pomogła nam w zdobyciu mieszkania, czy zbudowaniu domu. Tak to jest, że rodzice mogą, to wspierają swoje dzieci w tych inicjatywach właśnie budowania domu, czy zakupu mieszkania. I tak jest też dzisiaj. Maryja przychodzi zobaczyć dom, który zbudowaliście dla jej syna. Przychodzi odwiedzić rodzinę, swoją rodzinę. I dobrze wiecie, lepiej ode mnie, bo sami to przeżywaliście. Ja to znam z opowiadań księdza proboszcza, że ona pomagała intensywnie w budowaniu tej świątyni dla jej syna. Pamiętamy tę opowieść księdza proboszcza, jak tutaj z siostrą Faustyną przyjechał, wszedł w pole kukurydzy, wykopali dołek, wrzucili do niego medalik Maryi Niepokalanej, zawierzyli to miejsce, to co się tutaj stanie, właśnie jej. I ksiądz proboszcz powiedział, ty już tutaj rób swoje. I to przygotowanie wasze do uroczystości poświęcenia świątyni, te 9 tygodni codziennych, wieczornych modlitwy różańcowej w kaplicy, która jeszcze stoi obok. I post o chlebie i wodzie przez 9 miesięcy 300 osób dorosłych zdecydowało się w taki sposób wspierać tą ostatnią prostą do oddania tego domu Panu Bogu. Jakby mało było tego postu dorosłych, to jeszcze 50 dzieci, które jeden dzień bez cukierków przeżyły bez słodkiego. Maryja dzisiaj przychodzi w odwiedziny, przychodzi popatrzeć, jak się tutaj urządziliście. I nie chodzi jej o architekturę tej pięknej nowej świątyni, ale chodzi jej o architekturę naszego wnętrza. Chodzi o to, że chce wejść w nasze życie, tak jak wchodziła przez ten różaniec wasz, wchodziła przez post. Tak chce powiedzieć, nie zostawiam was. Chcę wam towarzyszyć. Na drodze wzrastania waszej wspólnoty parafialnej, ale też waszych wspólnot rodzinnych, domowych. Ksiądz diakon przed chwilą zaśpiewał drugą Ewangelię o weselu w Kanie Galilejskiej. Nasz święty
Wielki papież Jan Paweł II powiedział kiedyś, że Jasna Góra, tam gdzie Maryja, to Polska Kana. Polska Kana Galilejska. Jasna Góra. Można, rozwijając tę myśl, powiedzieć, że gdzie Maryja nawiedza wspólnotę parafialną, tam jest Polska Kana. Dzisiaj Kana w Kopornikach. I dzisiaj jest wesele. Zwykły dzień powszedni, a jest nas tak wielu. A pewnie w późniejszych godzinach przyjdą ci, którzy jeszcze dojeżdżają z pracy. Macie 24 godziny na to, by ugościć tutaj Maryję. I w Kanie słyszeliśmy, Maryja przyglądała się temu, co się dzieje. I była wrażliwa na to, że może się uroczystość nie udać, bo wina zabrała. I ona prosi Jezusa o znak, o cud. Pan Jezus jakby ją wstrzymywał, to jeszcze nie ten czas, Matko. Jeszcze nie nadeszła moja godzina, żebym pokazał, jaką moc mogę dać ludziom. Ale na prośbę Maryi objawił swoją chwałę, przemieniając wodę w wino. Wino jest mesjańskim znakiem, mówi nam to Słowo Boże. I słyszeliśmy, że uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Ci wszyscy, którzy z Nim byli na tej uroczystości tam. I dzisiaj Maryja chce, żeby tutaj objawiała się też chwała Jezusa. Tak jak się objawiała od początku przy krzyżu, przy którym się modliliście jeszcze, kiedy kukurydza rosła. Potem już w kaplicy i wreszcie tutaj, w tej świątyni. Tu się chwała Boża objawia. Po to ten dom wznieśliście dla Boga, dla Jezusa. Ale też dla siebie. Wrócę do tej myśli, którą już nieraz tutaj przywoływałem. To jest piekarnia. To ciasto to my. Pan Bóg chce nas wypiekać tutaj. Nie wysoką temperaturą, ale ogniem Ducha Świętego. Żebyśmy się dali spożyć światu i żeby świat nabrał smaku Jezusowego. I ten czas, który macie przed sobą, to godziny, by przynieść tutaj do stóp Maryi, do stóp Jezusa wodę. Tak jak słudzy przynieśli wodę. I Ewangelia mówi, że nawet wtedy, kiedy nieśli do starosty weselnego, to nieśli wodę. Może serce im drżało, co będzie, jak zaniosą do stołu wodę i starosta skosztuje, że to woda. Ale zaufali słowom Jezusa. I może dopiero wtedy, kiedy starosta zanurzał usta w kielichu, woda stawała się winem. Maryja zaprasza, żeby przynieść tutaj wodę swojego życia. Ta woda to nasza codzienność, to czym żyjemy, to co teraz mnie zajmuje. Moje radości, moje nadzieje, moje smutki, moje dramaty. To czas, by to wszystko przytargać tutaj do Jezusa, do Maryi. Ufając, że ona powie synowi, przemieniaj to. To, co dobre, pomnażaj. To, co potrzebuje uzdrowienia, oczyszczenia, oczyszczaj. Jezus ma taką moc, że nawet gdybyśmy przynieśli mu wodę z kałuży, to on odda nam mineralną. Oczyści nasze życie. I to wielokrotnie przeżyliśmy w sakramencie pokuty. W modlitwie wstawienniczej, przyjmując Jezusa w Komunii Świętej, rozważając, medytując Słowo Boże. Jest taka pokusa, że człowiek czasem woli się zainteresować tą wodą życia sąsiada, sąsiadki, a nie swoją. Szkoda czasu. Mamy przynieść swoje życie tutaj do stóp Maryi. Jeśli mamy przynieść czyjąś wodę, to wodę tych,
o których wiemy, że tu nie przyjdą. Na pewno i w tej parafii są tacy. Dlatego przynieście też ich w takiej stawieniczej modlitwie do stóp Maryi i zawierzajcie jej, Jezusowi. I to wystarczy. Kiedy paralityka spuszczano po stóp Jezusa w domu świętego Piotra, to Jezus widział wiarę tych, którzy go przynieśli. I dlatego mu odpuścił grzech i uzdrowił go z paraliżu. Czytaliśmy to niedawno. To chodzi codziennie na mszę świętą, na roraty, jak u was o 6:06, to pamiętam tę Ewangelię. Wykorzystajmy ten czas. Przynieść wodę w wiadrach to jest ciężka robota. Dzisiaj tylko odkręcamy kran i woda nam leci. Ale kiedyś były studnie, pompy, trzeba było przynieść. Podejmijmy ten duchowy wysiłek przyniesienia Maryi, Jezusowi, wody naszego życia. I niech On czyni znaki. Niech tu się objawia chwała Jezusowa. Bo tu jest komornicka Kana dzisiaj i jutro. I niech to będzie czas radości i wesela. Bo Matka przyjechała do gościna i zagląda w nasz dom, nasze życie, nasze serca, nasze pragnienia, nasze nadzieje. Maryjo, dziękujemy Ci za to, że od początku prowadziłaś to wszystko, co się tutaj działo. Że budowałaś tę wspólnotę parafialną z żywych serc, z tych żywych kamieni, świątynię Twojego Syna. Że prowadziłaś budowę też tej świątyni, domu parafialnego. I że zależy Ci na tym, żeby tutaj każdy znalazł swoje miejsce. I żeby wielu odnajdywało się we wspólnotach, które gromadzą się za tą świątynią w domu parafialnym. Patrz w nasze życie. Przyjmujemy Cię z wielką radością i oddajemy wodę naszego życia. Niech Jezus przemienia w wino łaski i wino Bożego błogosławieństwa. Jasnogórska Królowo Polski, módl się za nami. Znajmy teraz.